Dzielenie jest czwartym działaniem arytmetycznym, jakie poznajecie w swojej edukacji. Uważane jest za najtrudniejsze, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Chciałabym Wam przedstawić kilka sposobów na dzielenie, takich sposobów, które być może ułatwią Wam zrozumienie tego tematu i w przyszłości spowodują, że polubicie ten rodzaj działania. Rozpocznijmy od dzielenia przez podział. Dzielenie przez podział najlepiej wykonuje się na małych liczbach. W tym wypadku przygotowałam dla Was jabłka. Jest tych jabłek 10 i przygotowałam dwie postacie Lego, dla których będę rozdzielała te jabłka porówno. No to teraz tak, rozdzielimy 10 jabłek dla dwóch postaci Lego. Jak myślicie, po ile jabłek dostanie każda z tych postaci? I teraz będziemy mogli to sprawdzić. Rozdzielamy porówno, czyli jeden tutaj, jeden tutaj. Jeden tutaj i następny, już mają po dwa. I następny, już mają po trzy. I następny, już mają po cztery. I ostatnie jabłko rozdane. Udało rozdać się jabłka, żeby było porówno. Sprawdźmy, ile dostała pierwsza osoba, ile druga. Obydwie dostały porówno, czyli dostały po 5 jabłek. To teraz zapiszemy sobie to za pomocą działania. 10 jabłek. Chciałam dać dwóm osobom, czyli chciałam podzielić na dwie osoby i tak zrobiłam. 10 jabłek podzieliłam na dwie osoby i jedna osoba ma teraz 5 jabłek, tak? Czyli jeżeli 10 podzielę na dwie osoby, to każda z tych osób dostanie 5 jabłek. Drugi obrazek przygotowałam Wam po to, żebyście zrozumieli, dlaczego dzielenie przez podział jest trudne, gdy wchodzi w grę większa ilość jakichś przedmiotów. W tym wypadku mamy cukierki. Cukierków jest 30, tu są cukierki. Będziemy te cukierki rozdzielać na 3 talerze porówno. Będziemy 30 cukierków rozdzielać na 3 talerze porówno. Jak myślicie, ile cukierków będzie na jednym talerzu? Sprawdzamy. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Jak widzicie, rozdzielanie porówno, czyli dzielenie przez podział na równe części, jest trudne przy większych liczbach, bo trwa to bardzo długo. Zapiszmy sobie teraz to w postaci działania. Proszę bardzo. 30, bo tyle mieliśmy cukierków, podzieliliśmy na 3 talerze, czyli na 3 grupy, 30 cukierków. Ile teraz cukierków mamy na każdym talerzu? Ile tych cukierków, pamiętacie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cukierków na jednym talerzu, tak? Gdy 30 cukierków podzielimy na 3 osoby, każda z tych osób dostanie 10 cukierków. Jak widzicie, trwało to dosyć długo, więc ten rodzaj
dzielenia będzie najłatwiejszy dla osób początkujących, a także dla osób, które wykonują mniejsze działania. Możecie sobie ułatwić dzielenie za pomocą rysunków. No to spróbujmy. 12 cukierków podzielić porówno na 3 osoby. 12 cukierków dzielimy na 3 osoby. Czyli musimy narysować 3 talerzyki, bo będziemy dzielić cukierki na 3 osoby. Tak? W tym wypadku cukierki. Proszę bardzo, dzielimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I co? Podzieliliśmy 12 cukierków i cóż nam wyszło z tego działania? Sprawdzamy. 12 cukierków, wszystkie 12 są, jest tutaj, podzieliliśmy na 3, czyli 3 talerze. Na każdym talerzu są po 4 cukierki. Mam nadzieję, że zadanie wykonaliście ze mną. Spróbujcie wykonać jeszcze kilka innych podobnych zadań w ten sposób. I spróbujcie tym sposobem. Oczywiście dzielimy mniejsze liczby, a teraz spróbuję Wam wyjaśnić kolejną metodę. Dzielenie jako mieszczenie. Zobaczcie, znowu mamy tyle samo obiektów, co w poprzednim zadaniu. Jest ich 10. Wtedy to było 10 jabłek, teraz mamy 10 samochodów. Teraz będziemy je rozmieszczać. Wpisujemy sobie 10, bo jest ich 10. I będziemy wkładać je po 2 do garażu, tak? Czyli dzielimy 10 na 2. I teraz tak, każde 2 auta wkładamy do jednego garażu, czyli mieścimy do jednego garażu. 2, następne 2, następne 2, następne 2 i następne. Podzieliliśmy 10 aut po 2. I co nam powstało z tego podziału? Ile, do ilu garaży musieliśmy włożyć te auta? Proszę, sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 5 garaży. I teraz wpisujemy ten wynik do naszego działania, tak? Czyli 10 dzielone na 2 równa się 5. Czyli to jest dzielenie przez mieszczenie. Wyjaśnię Wam na następnym przykładzie, dlaczego dzielenie przez mieszczenie na konkretach, czyli na jakichś rysunkach, na obrazkach, na kredkach, na zabawkach jest łatwiejsze przy większych liczbach. Tym razem aut jest troszkę więcej. Aut jest 24 sztuki, tak? 24 auta. I teraz będziemy próbowali te auta znowu rozmieścić do garaży porówno. No, wybierzmy sobie na przykład 24. Podzielmy na 4. I teraz będziemy auta wkładać po 4 do garażu. No to proszę. 4, 4, łączymy razem 4 i kolejna czwórka i jeszcze jedna i jeszcze jedna. Ile takich czwórek nam powstało? Sprawdźmy sobie to. Proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garaży i uzupełniamy naszą notatkę, czyli jeżeli 24 cukierki, auta, 24 kredki podzielimy na 4, otrzymamy 6.
No to teraz to samo, co zrobiliśmy poprzednio, czyli na jakimś prostym rysunku zrobimy sobie jakieś zadanie. No to zacznijmy. No to co, w klasie było na przykład 16 uczniów. Pani chciała podzielić klasę na 4 grupy. No to sprawdzamy, rysujemy sobie za pomocą kropek. Kropki to nasi uczniowie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Proszę, to są nasi uczniowie. I teraz dzielimy tych uczniów na 4-osobowe grupy. Tak, proszę bardzo. Zróbmy to w ten sposób. 1/4, 2/4, 3 i 4. I cóż nam wyszło? Ile tych grup? 1 grupa, 2, 3, 4. Czyli powstaną 4 grupy, tak? Ten czerwone kropki oznaczają grupy. 4 grupy. Jeżeli 16 dzieci, czyli całą liczbę, podzielimy na 4, czyli po 4 uczniów damy do grupy, to powstaną nam 4 grupy. Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia. Powiedzmy, że jakiś milioner miał 10 aut, tak, 10 aut, widzicie je tutaj, i chciał je podzielić na 2 sztuki do każdego garażu, czyli ile miał garaży, obliczamy, tak, czyli 10 dzielone na 2, dzielimy teraz te auta po 2, proszę bardzo, 1 grupa, 2, następna, następna i następna, tak? Czyli 10 dzielimy na 2. Ile to nam powstanie z tego? Myślę, że już wszyscy wiecie. 1, 2, 3, 4, 5. I jest 5 garaży, tak? I uzupełniamy o te informacje. Czyli garaże zaznaczyłam na zielono, liczba garaży 5, 2 to są po 2 auta, prawda? I na czarno są auta, bo jest ich aż 10. I teraz sprawdźmy, jak to działa, że mówimy, że mnożenie jest, a właściwie dzielenie i mnożenie są działaniami odwrotnymi. Zobaczcie, teraz zielony i wpisujemy 5. Sprawdzamy, czy dobrze to zapisaliśmy. Czy jeżeli ja zajrzę do milionera i zobaczę u niego 5 garaży i w tych garażach będą po 2 auta, czyli 5 razy po 2. Zobaczcie, 5 razy po 2. 5. 2, 3, 4, 5. 5 i w każdym po 2. To czy rzeczywiście będzie to 10? I teraz liczymy, czy jest to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tak? Jest to 10. I zwróćcie uwagę, dlaczego działanie odwrotne. Najpierw podzieliliśmy 10 aut po 2 do garażu. Chcieliśmy się zastanowić, ile będzie garaży. Wyszło nam 5. A teraz sprawdzamy, czy jest to wykonane poprawnie. Czyli 5 jest tutaj 5 razy po 2. To się równa 10. Zwróćcie uwagę, że to, co było wynikiem, nie tak, to, co było wynikiem, jest teraz na początku, tak?
czyli sprawdzamy, czy się nie pomyliliśmy. No to teraz na innym przykładzie. Zrobię takie zadanie. Tomek ma 20 super zinksów, włożył po 5 sztuk do jednego pudełka. Ile jest pudełek? Co wiemy? Wiemy, że Tomek ma 20 super zinksów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No to teraz tak, włożył po 5 sztuk, czyli zmieńmy sobie kolor na zielony. Włożył po 5 sztuk do jednego pudełka, czyli 5, 3, 4, 5, drugie pudełko, 2, 3, 5 i 5. Czyli zobaczcie, ile mamy pudełek. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Zaznaczmy sobie to może innym kolorem. Dobrze, na przykład czarnym. 1, 2, 3, 4. No i zapiszmy sobie to. Proszę. 20, bo tyle miał super zinksów, zostało. Podzieliliśmy po 5 sztuk do jednego pudełka, zielony kolor, po 5 sztuk i okazało się, że włożyliśmy je do 4 pudełek. 1, 2, 3, 4. Co widać tutaj, tak? 4 pudełka czarne. 1, 2, 3, 4. I teraz tak, 20, czyli wszystkie, podzieliliśmy na 5, tak? Czyli po 5 było włożone i otrzymaliśmy 4 pudełka. Jak teraz sprawdzić to działanie? Ano, moi drodzy, teraz sprawdzamy, czy w 4 pudełkach, jeżeli w każdym z nich jest po 5 sztuk, jeżeli w każdym z nich jest po 5 sztuk, to czy rzeczywiście da nam to 20? 4 razy 5 i sprawdzamy, liczymy po kolei. Tak, już chwileczkę, przesuniemy troszeczkę i sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak, i to jest 20. Czyli sprawdziliśmy dzielenie za pomocą mnożenia, tak? Ta liczba 4, czyli wynik, czyli pudełka 4, pomnożyliśmy przez 5, czyli tyle, ile było w każdym pudełku. I tu jest wynik, czyli 20 było wszystkich super zinksów. Teraz sprawdźmy sobie wynik dzielenia jakiejś liczby, na przykład 24 podzielić na 6, to się równa ile? I teraz, żeby to za chwileczkę, żeby zastanowić się, jakby to zrobić za pomocą mnożenia, moi drodzy, musimy pomyśleć, ile szóstek mieści się w liczbie 24. Ile szóstek? No to zapisujemy te szóstki. 6 i 6 to 12 i następne 6 to 18 i następne 6 to 24. Czyli zobaczcie,
4 szóstki, 4, 1, 2, 3, 4 szóstki, czyli 4 razy 4 razy 6, 4 razy 6, 4 szóstki, to się równa 24. Tak, tutaj powinniśmy także wpisać wynik 4, czyli to jest sprawdzenie, spójrzcie, w tym wypadku tutaj jest dzielenie. Tutaj jest sprawdzenie tego dzielenia. 4 było wynikiem. Zastanawialiśmy się, jak 24 podzielimy na 6, ile otrzymamy? Otrzymaliśmy 4, bo okazało się, że w 24 mieszczą się 4 szóstki. 1, 2, 3, 4. I tak będziemy próbowali wykonywać działanie za pomocą odwrotności dzielenia, czyli za pomocą mnożenia.